Dzień dobry, adwokat Marta Wnuk. Szanowni Państwo, co zrobić, gdzie są trudności w realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, nie czekać, tylko działać, ponieważ problemy najczęściej rosną i same się nie rozwiązują. W związku z tym, jeżeli są trudności w realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem, to trzeba działać. Szanowni Państwo, nikt Państwu nie może tych kontaktów ograniczyć. Absolutnie nie. Jest to prawo zabezpieczone. Rolą Państwa jest to, aby rodzice mieli prawo do bezpośrednich i pośrednich kontaktów z małoletnim dzieckiem. Czuwa na straży prawa Państwo i rolą Państwa jest dbałość w tym obszarze. I kontakty i Wasze prawo do kontaktów z małoletnim dzieckiem zostało zabezpieczone. Już począwszy od Konwencji Praw Człowieka, po konwencje dotyczące kontaktów z dziećkiem z 15 maja 2003 roku w Strasburgu, po kodeks rodzinny i opiekuńczy, naprawdę jest mnóstwo źródeł, które mówią o tym, że jest to Twoje prawo. A zatem, jeżeli rolą Państwa jest dbałość również w tym obszarze, to Ty jako rodzic, który ma trudności w realizacji kontaktów, musi działać. Co możecie zrobić? Możecie złożyć w pierwszej kolejności wniosek do sądu o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że te kontakty mogą odbywać się w tygodniu oraz w weekendy. Najlepiej w ogóle rozważyć kwestię opieki naprzemiennej. Niemniej jednak, jeżeli nie wchodzi to w ogóle w grę, to należy składać wniosek o określenie kontaktów w sposób, który Państwu odpowiada i można go dostosować do Państwa sytuacji, do Waszej pracy, do Waszego miejsca zamieszkania. To wszystko ustala się indywidualnie. Jeżeli natomiast blisko siebie mieszkacie, proponuję, żeby te kontakty były dwa razy w tygodniu, na przykład we wtorek i w czwartek oraz co drugi weekend. Dodatkowo, Szanowni Państwo, pamiętajmy o zabezpieczeniu również świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. Dodatkowo warto wpisać kwestie związane ze świętami, chociażby urodziny dziecka. Myślę, że to jest taki dzień, gdzie warto też mieć prawo i możliwość spotkać się z małoletnim dzieckiem. Szanowni Państwo, dlatego jest mnóstwo podstaw prawnych do tego, żeby żądać prawidłowych kontaktów z małoletnim dzieckiem. Szanowni Państwo, nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa ograniczać Państwu tego prawa. Jeżeli natomiast taka sytuacja się zdarza, to jest to podstawa do ograniczenia władzy rodzicielskiej. A zatem, jeżeli sąd poweźmie wątpliwość, iż rodzic, który na stałe opiekuje się dzieckiem, utrudnia ten kontakt, alienuje dziecko, to może wszcząć z urzędu procedurę w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej. A zatem, Szanowni Państwo, musicie wiedzieć, raz jeszcze podkreślam, jest to Wasze prawo i powinniście o to dbać, nie dopuścić absolutnie do sytuacji, w której utracicie więź z dzieckiem. A zatem należy jak najszybciej składać wniosek o ustalenie kontaktów przez sąd, czyli klasycznie dwa razy w tygodniu, co drugi weekend plus święta. I możemy ustalić na przykład święta naprzemiennie, czyli na przykład w święta Boże Narodzenie w latach parzystych ojciec, zaś w latach nieparzystych matka. I analogicznie taką sytuację przedstawiamy w zakresie świąt wielkanocnych. Stąd też, Szanowni Państwo, jeżeli jest taki już problem, to należy działać i w pierwszej kolejności określać kontakty przez sąd. Niemniej jednak należy również zwrócić uwagę na fakt, że gdyby się zdarzyło, że te kontakty zostaną określone, niemniej jednak dalej by były trudności w realizacji tych kontaktów, to mamy inne procedury, takie jak zagrożenie nakazaniem zapłaty, żeby egzekwować kontakty. Stąd też procedur jest kilka, aby uzyskać kontakty. Natomiast proponuję zacząć od pierwszej
i skupić się na tym i prawidłowo złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem.